W kolejnym zjeździe Polskiego Towarzystwa Historycznego wizyty zapowiedziałem już bardzo dawno. Mogę być tu, w tym dzisiaj już bardzo dużym uniwersytecie. Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ja bardzo bym chciał tą nazwę podkreślić, bo w naszej historii mało jest znany fakt, że tutaj w Olsztynie, w Lidzbargu, jesteśmy na terenach I Rzeczypospolitej. Jesteśmy na terenach, które od pokoju toruńskiego aż po pierwszy rozbiór Polski do Rzeczypospolitej należały. Na ogół traktuje się te ziemie trochę jako całość, część dawnych Prus Wschodnich. Prawda historyczna jest nieporównanie bardziej skomplikowana. Tu w Olsztynie, czy dalej w Lidzbargu, ówczesnej siedziby biskupów była wtedy Polska, chociaż biskup warmiński był po trosze też niejako władcą tej troszkę autonomicznej ziemi. Szanowni Państwo, dziś 17 września, istotnie znakomity dzień, żeby odsłonić tego rodzaju pamiątkę. 17 września, przed równo 70 lat, na tereny II Rzeczpospolitej wkroczyła armia. Używam słowa wkroczenie jako synonimu słowa agresja. Będę dzisiaj jeszcze o tym mówił, ponieważ to była agresja. To była agresja, która w rezultacie skróciła opór walce z hitlerowskim najeźdźcą, która zmieniła ówczesną mapę Europy, bo była wynikiem układu między Ribbentropem a Mołotowem. Tak to przeszło do historii. Wiemy jednak, że w istocie był to układ między Hitlerem a Stalinem. Układ, który jedna strona chciała oszukać drugą. To jasne, że Stalin liczył na krwawą wojnę między Francją, Wielką Brytanią i Niemcami, osłabienie tych państw i zajęcie pewnie całej Europy. Hitler zabezpieczał sobie front wschodni po to, żeby rozprawić się z Zachodem i wtedy uderzyć na Rosję. Myślę, że obydwaj to wtedy rozumieli, ale obydwaj też mieli plany, których istotą był imperializm. Połączony z totalitaryzmem, bo w jednym i drugim przypadku z takim właśnie ustrojem mieliśmy do czynienia. Jak skończyła się druga wojna, wiemy, co 1940 roku, na równo 13 lat przed swoją śmiercią, Stalin, a formalnie biuro polityczne Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, wtedy jeszcze WKBB, wtedy tak się jeszcze nazywała, Wszechrosyjskiej Partii Bolszewików, ta zapadła decyzja o pozbawieniu życia około 30 tysięcy ludzi. Tak, ta decyzja opiewa na taką liczbę. 11,5 tysiąca więźniów, 19 tysięcy jeńców. Czy można ją nazwać inaczej jak ludobójstwem? Śmiem sądzić, że nie. I nie będę się tutaj wdawał w tej chwili w definicję, które zresztą pochodzą od polskiego prawnika Lenkina, o tym, jaka była ewolucja tej definicji, czy interes spowodował, że pojęcie ludobójstwa zawężono. Było 30 tysięcy ludzi i bez sądu, bez konkretnych zarzutów postanowiono ich zabić. Taka jest istota Katynia. Dla Polski to znaczy jeszcze więcej. To utrata znacznej części inteligencji, na ogół młodych lub dość młodych ludzi. To utrata sił żywotnych potrzebnych w czasie tej wojny, tej strasznej wojny, i później w czasach pokoju. Nikim życia już nie przywrócił. Musimy czcić ich pamięć. Nie dlatego, że lubimy być ofiarami. Ja uważam, że Polacy nie powinni lubić tej roli, ale powinniśmy czcić ich pamięć
bo padli ofiarą niewyobrażalnej zbrodni. Bardzo się cieszę, że władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podjęły tego rodzaju decyzje. I bardzo się też cieszę, że mogę w tej uroczystości wziąć udział. Dziękuję bardzo.